Państwu. Ja mam taką, takie zgłoszenie od mieszkańców Wielka Pierwszego o tym, że jest problem przekraczania bardzo dużej prędkości samochodów jadących naszą szosą, nową, dobrą szosą. I mieszkańcy przyszli z taką propozycją. Najbardziej niebezpieczny jest odcinek ten tutaj tej prosy pana Kucła, tutaj do szkoły, nie? Tutaj jest rozwijana największa prędkość i stwarza jakieś niebezpieczeństwo, bo dzieci przechodzą na drugą stronę tej jezdni i mieszkańcy proszą może na tym odcinku o postawienie radaru. Nie znam procedur, ale po prostu jakby to się miało. Nie? Jest tam ograniczenie prędkości, bo to jest teraz zabudowane, ale po prostu no wyszli z taką propozycją, więc zgłaszam to. Nie? Dobrze, dziękuję bardzo. Problem tej prędkości na drodze, to powiem tak, swego czasu zgłaszaliśmy ten problem jeszcze za starej drogi i wtedy otrzymaliśmy odpowiedź, bo tam przy naszego starostwa działa taka komisja jakby z przedstawicieli policji, zarządu dróg i wydziału komunikacji, czyli przedstawiciela starosty. Wówczas otrzymaliśmy odpowiedź, że w przypadku wybudowania nowej drogi, a to już wtedy tak powiem, było wiadome, że ona powstanie tylko kwestia czasu, że będzie oznakowanie nowej drogi zgodnie z organizacją ruchu i tak dalej, i tak dalej. Czyli że tu będą zachowane wszelkie tam wymogi no, ruchu drogowego, kodeksu ruchu drogowego. No i teraz tak jak w każdym terenie zabudowanym jest tutaj 50, no nikt więcej jechać nie ma prawa w godzinach, no bo wieczór to tam wiadomo, nie? Może i 60, ale w odpowiednich godzinach 50, koniec i kropka. No od czasu do czasu tutaj drogówka nas nachodzi, akcje takie są i są coraz częściej. Ten problem też się pojawiał na wywiadówkach w Milku i jakby następstwem tego jest ten program, czy ten wniosek, który zgłosiliśmy do lokalnej grupy działania do programu rozwoju obszarów wiejskich. I na tą chwilę to mogę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że nam to się uda. Między innymi, ale to tylko po to, żeby ustrzec dzieci wysiadające, żeby nie przechodziły przez jezdnię. Co absolutnie nie zapobiega nadmiernej prędkości w wydaniu niektórych kierowców. Tylko żeby wysiadały tam na tej przysłowiowej naszej podkowie i przechodzili kawałeczek chodnika. Robimy to wszystko dla bezpieczeństwa dzieci, uczniów ze szkoły. No, a czym innym jest sprawa nadmiernej prędkości. No ja myślę, nie wiem, czy dzisiaj Rada chce jednoznacznie czy głosować, czy coś. Myślę, że to do szczegółów należałoby się jakby na komisji troszeczkę bardziej przyjrzeć, bo tutaj ja też się nie podejmuję odpowiedzi, kto czyim obowiązkiem i tak dalej. No, wiem tyle, że z radarów to się schodzi i to, że wirtualnych radarów ma nie być. Czy o tym się mówi, że to jest ostatnio głośno, wirtualny. To nie znaczy, że radaru jako takiego ma nie być. No, ale to o tym decyduje zarządca, między innymi, inaczej, radar nie może być postawiony jakby w sprzeczności z przepisami. No, nie to, że my chcemy łapać na każdym kroku, tylko no też w ściśle określonych miejscach. No jeśli taka wola będzie, to też będziemy, a może tylko wrócimy powtórnie do wniosku i ponownie wystąpimy z wnioskiem o ograniczenie o tak zwane przy szkole 40, tak jak jest w Okrągłym, droga jest wojewódzka, u nas powiatowa, tam jest przy szkole 40, przy przejściu, tak jak jest we Frampolu, też jest przy szkole ograniczenie. Można wrócić, czy można, no i jeśli będzie potrzeba, to wrócimy do tego pierwotnego wniosku, który składaliśmy, mówię, jeszcze za starej drogi. Wiem, że tu była też inicjatywa pana dyrektora, rodziców i to się zakończyło tym, że będzie nowa droga, będzie nowa organizacja, która będzie dostosowana do potrzeb i tak dalej, i tak dalej. No na tą chwilę, tak jak w każdym terenie zabudowanym, jest 50. A że jest gdzie przycisnąć, no tak to jest. No, niektórych jakby ta chwila kusi, nie? Ta chwila kusi. Na najbliższym posiedzeniu komisji wrócimy do tego. Jeśli będzie wola taka, czy taka potrzeba, żebyśmy
ponownie wystąpili, to opracujemy wniosek do starostwa, wystąpimy ponownie o ograniczenie prędkości, powiedzmy do 40 przy szkole w Mielku, tam przy przejściu. Na cały teren, no, cała gmina, to tak jak i w innych terenach, teren zabudowany, przepisy mówią, jak się kierowca powinien zachować. Drogówka jest od tego, żeby robić swoje. No. I wiem, że coraz częściej to niespodziewanie na godzinę potrafią wpadać i po kłochu, po strachu narobić i odjeżdżać drogę tak przyjazdem. Ale ja myślę, że to tak, no nie wiem, co możemy więcej, no, głosować nad czym. Jakby należało wypracować koncepcję i albo wracamy do pierwotnego wniosku, odgrzebiemy to wszystko, co kiedyś my występowali, bo takie, no myśl była taka, że otrzymaliśmy jakby odpowiedź tak, no, że w przypadku, czy po wybudowaniu nowej drogi będzie organizacja, stała organizacja ruchu i będzie uwzględniała wszelkie jakby potrzeby na tego typu sprawy. No. Nie ma ograniczeń poniżej 50, na przykład jest w Rakówce, widzimy tam koło szkoły, koło świetlicy. U nas też jest 30, tutaj stacja paliw po CPN-u na przejściu, też to jest ograniczenie do 30. Będzie potrzeba taka, to tą stałą organizację ruchu, zarządca drogi może zmienić. Jest to jakby w kompetencji zarządcy drogi w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego, Komendy Powiatowej Policji i przedstawicielami starostwa, kierownikiem Wydziału Komunikacji Starostwa. To jest taka trójstronna komisja, która o tego typu sprawach decyduje i rozpatruje takie wnioski.